Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Witając wszystkich w dzisiejszą czwartą niedzielę po Trójcy Świętej, pragnę uczynić to hasłami rozpoczynającego się tygodnia, a są to słowa, które wyjmuję z listu apostoła świętego Pawła do Galacjan, gdzie w szóstym rozdziale i drugim wierszu takie znajdujemy słowo. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Świetnie brzmią słowa hasła tygodnia. Wszyscy je doskonale znamy, pamiętamy, potrafimy je powtórzyć bez zająknięcia. Jednakże wielu dziś może zapytać, czy pasują one do dzisiejszego świątecznego dnia? Wszak to jest niedziela, dzień pański, a więc teoretycznie jest to dzień wolny od wszelkiego rodzaju zajęć fizycznych, od wszelkiego rodzaju prac. To prawda, ale ciężary, troski dnia, problemy, kłopoty, przeciwieństwa losu cały czas pozostają. One ciążą niejednemu człowiekowi, może także i mnie. Czasem z tym wszystkim człowiek jest sam i nie wie, co dalej, co począć, co zrobić, jak się zachować w niejednej sytuacji. I teraz jako wyznawcy i uczniowie Jezusa Chrystusa możemy pomóc dźwigać ciężar dnia, ciężar krzyża, brzemię drugiemu człowiekowi. Możemy pomóc poprzez modlitwę. Pomóż modlitwą stawienniczą, przyczynną drugiemu człowiekowi. Wszak to ten sam autor, apostoł narodów, powiada: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. To Pan Jezus powiedział w czasie swojej ziemskiej działalności: proście o co chcecie, wierząc, że otrzymacie, dane wam będzie. A więc pomożesz, skutecznie pomożesz nieść ciężar dnia drugiemu człowiekowi. Ale to hasło tygodnia zachęca nas wszystkich do służby nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. Zachęcam każdego słuchającego tegoż przekazu. Zachęcam was, bracia strażacy, do modlitwy nabożeństwowej, ale przede wszystkim tej indywidualnej, mojej prywatnej społeczności. Tylko w ten sposób wypełnimy zakon Chrystusowej miłości i dobroci. Ojciec Reformacji powiedział: mam dziś wiele do zrobienia. Muszę się modlić. Pozdrawiam was wszystkich i zachęcam do modlitwy. Do wielkiej modlitwy jeden o drugiego. Z Bogiem pozdrawiam. Do zobaczenia.